kraju nie umilkły jeszcze ostatnie strzały żołnierzy Wojska Polskiego w nierównym boju z dwoma agresorami. Gdy rozpoczęła się walka podziemna, 27 września 1939 roku generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz przystąpił do tworzenia organizacji konspiracyjnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski, która w krótkim czasie stała się fundamentem polskiego państwa podziemnego. Życiem politycznym w kraju od września 1939 roku kierował rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przebywający najpierw we Francji, a od 1940 roku w Wielkiej Brytanii. Polskie państwo podziemne posiadało wszystkie elementy państwa funkcjonującego w normalnych warunkach: terytorium, obywateli, władzę administracyjną oraz siły zbrojne. W okupowanym kraju działały ugrupowania polityczne, których przedstawiciele utrzymywali kontakt z władzami rządu RP na uchodźstwie. Reprezentanci Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego oraz Stronnictwa Pracy tworzyli od 1940 roku Polityczny Komitet Porozumiewawczy, przekształcony w 1943 roku w Krajową Reprezentację Polityczną, a w styczniu 1944 roku w Radę Jedności Narodowej. Polskie państwo podziemne składało się z pionu cywilnego i wojskowego. W grudniu 1940 roku rozpoczęto budowę aparatu administracyjnego. Powołano wtedy delegaturę rządu na kraj, na czele której stał delegat będący reprezentantem rządu RP na uchodźstwie. Pełnił on funkcję łącznika pomiędzy rządem a krajem. Delegatowi rządu podporządkowano departamenty będące odpowiednikami ministerstw. Wśród najważniejszych można wymienić Departament Spraw Wewnętrznych, Informacji i Propagandy, Oświaty i Kultury, Pracy i Opieki Społecznej oraz Likwidacji Skutków Wojny. Utworzono również delegatury okręgowe na szczeblu przedwojennych województw, które miały objąć władzę administracyjną w momencie zakończenia okupacji. Na czele delegatur okręgowych stali delegaci odpowiadający przedwojennym wojewodom. Pion wojskowy powstał najwcześniej. Już 27 września 1939 roku generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz przystąpił do tworzenia organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Niedługo później, 13 listopada tego samego roku, premier rządu RP na uchodźstwie, generał Władysław Sikorski, powołał do życia Związek Walki Zbrojnej, który zimą 1942 roku przekształcono w Armię Krajową. Na czele podziemnego wojska stał komendant główny. Podobnie jak w przypadku struktur cywilnych, również pion wojskowy podzielono na okręgi zasadniczo odpowiadające województwom. Te z kolei dzieliły się na obwody i placówki. W ten sposób struktury podziemnej armii oplotły cały kraj. Przez cały okres wojny przez struktury ZWZ-AK przeszło 450 tysięcy ludzi. Działalność polskiego państwa podziemnego koncentrowała się na walce z okupantem, prowadzonej przy użyciu różnych metod: dywersji, sabotażu, przygotowywaniu powstania powszechnego, ale również podnoszeniu społeczeństwa na duchu, ochronie dóbr kultury czy tajnym nauczaniu. Ważnym elementem działalności, szczególnie struktur cywilnych polskiego państwa podziemnego, było opracowywanie planów działalności na okres powojenny. Strukturą koordynującą walkę konspiracyjną pionów wojskowego i cywilnego było Kierownictwo Walki Podziemnej, które powstało w 1943 roku z połączenia Kierownictwa Walki Konspiracyjnej i Kierownictwa Walki Cywilnej. Podstawową formą walki bieżącej były sabotaż i dywersja. Sabotaż, czyli potajemne niszczenie lub uszkadzanie sprzętu wojskowego, przeprowadzano m.in. w zakładach zbrojeniowych. Działalność dywersyjna polegała na uderzaniu w szlaki komunikacyjne okupanta, ale również odbijaniu więźniów z rąk Niemców czy likwidowaniu szczególnie okrutnych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu policyjnego, np. takich jak Franz Kuczera, nazywany katem Warszawy. Jedną z form dywersji była tak zwana akcja N, która polegała na kolportażu ulotek i gazetek, rzekomo wydawanych przez niemiecki ruch oporu, mających osłabić wolę walki żołnierzy niemieckich. W wydawnictwach tych przekonywano, że Niemcy przegrają wojnę oraz ośmieszano Hitlera i innych dygnitarzy III Rzeszy Niemieckiej.
Opór społeczeństwa polskiego wyrażał się nie tylko w przygotowywaniu powstania powszechnego czy walce bieżącej, ale również tzw. walce cywilnej, która polegała na bojkocie zarządzeń szkodliwych dla społeczeństwa, a korzystnych dla okupanta. Karano osoby, które utrzymywały stosunki towarzyskie z Niemcami. Zakazywano chodzenia do niemieckich kin czy teatrzyków rewiowych. Na murach polskich miast od marca 1941 roku zaczęto malować znak Polski walczącej, kotwicę ze splecionych liter P i W. Walka z okupantami toczyła się również o zachowanie polskiego dziedzictwa. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci na zajętych przez siebie terenach prowadzili rabunek dóbr kultury połączony z ich destrukcją. Przeciwdziałając germanizacji i sowietyzacji Polski, państwo podziemne podjęło szereg inicjatyw. Wydawano i kolportowano polską prasę podziemną oraz książki. Wspierano działalność konspiracyjnych teatrów, zespołów muzycznych, poetów i pisarzy. Poprzez piosenki i dowcipy tworzone przez konspiracyjnych twórców, powtarzane później na ulicach okupowanych miast, podtrzymywano społeczeństwo na duchu. Po likwidacji przez Niemców polskiego szkolnictwa zaczęto organizować tajne nauczanie. Jedynie w roku szkolnym 1943-1944 w zajęciach prowadzonych przez około 5500 nauczycieli uczestniczyło 90 tysięcy uczniów. Centrum tajnego nauczania akademickiego była Warszawa, ale zajęcia dla studentów odbywały się również w Krakowie, Wilnie czy Lwowie. Największym przedsięwzięciem politycznym i wojskowym polskiego państwa podziemnego była rozpoczęta w marcu 1944 roku na Wołyniu akcja Burza, która następnie objęła większość okupowanych przez Niemców ziem polskich. Największą zaś bitwą państwa podziemnego stoczoną z Niemcami było Powstanie Warszawskie. Po upadku powstania dowództwo Armii Krajowej, na czele której stanął generał Leopold Okulicki oraz delegatura rządu i Rada Jedności Narodowej, wznowiły swoją działalność. 19 stycznia 1945 roku, gdy większość ziem polskich była już zajęta przez Armię Czerwoną, generał Okulicki zdecydował o rozwiązaniu AK. W końcu marca 1945 roku NKWD dokonało podstępnego aresztowania przywódców polskiego państwa podziemnego. Wszyscy zostali przewiezieni do Moskwy i bezprawnie stanęli przed sowieckim sądem. 1 lipca 1945 roku na ostatnim posiedzeniu Komisji Głównej Rady Jedności Narodowej w Krakowie opracowano odezwę Rady Jedności Narodowej do Polaków i Narodów Sprzymierzonych, która zawierała testament Polski Walczącej, przesłanie polskiego państwa podziemnego, potocznie nazywane testamentem Polski Podziemnej.